Myślistwo nie wiąże się tylko z polowaniem. Wiąże się z bardzo ciężką pracą ochrony, przede wszystkim dokarmiania w tak trudnych warunkach zimowych, jak w tej chwili zaczęły panować, to myślę, że dokarmianie zwierzyny głównie spoczywa na myśliwych. Więc koledzy są bardzo zaangażowani w ochronę przyrody, w dokarmianie zwierzyny. Przede wszystkim często ich można spotkać bez broni. Wtedy ludzie nie odbierają go jak ich myśliwych, bo jak nie ma broni, to jest to zwykły człowiek pewnie, który przyszedł i dokarmia, wysypuje pasze, nosi marchewki, sól wykłada tej zwierzynie. Teren huty jest bardzo ciężkim terenem do prowadzenia gospodarki łowieckiej, dlatego że jest to teren mocno zurbanizowany. Zabudowa postępuje bardzo intensywnie. W tej chwili przepisy, które obowiązują odnośnie wykonywania polowań, są bardzo restrykcyjne. Nie wolno nam polować blisko domów, aczkolwiek tam głównie zwierzyna przebywa, dlatego że zawsze przy domach coś tam znajduje jeszcze do pożywienia. Oprócz tego, co my dokarmiamy, my jesteśmy po to, żeby zachować równowagę w tej przyrodzie, żeby gatunki, które zaczynają wymierać, przywrócić ich do tego, żeby mogli nasze dzieci, nasi wnukowie jeszcze ich podziwiać. Natomiast to, które jest ekspansja zwierzyny grubej, tak jak w ostatnich latach dzika, gdzie robi bardzo duże szkody w uprawach rolnych, a niestety teren huty jest terenem, gdzie bardzo dużo jest upraw rolnych i to takich my nazywamy drogocennymi, gdzie to jest powiedzmy wszystkie nowalijki typu kapusty, pietruszki i tak dalej, gdzie powiedzmy to są uprawy dość drogie, a niestety koło łowieckie musi wypłacać odszkodowania za te szkody wyrządzone przez tą zwierzynę. Zwierzyna musi być, bo jakby jej nie było, to by było, nie byłoby na co patrzeć. Nie byłoby tej przyrody, która na co dzień jest, powiedziałbym, że bardzo piękna. Tylko trzeba ją z bliska obejrzeć. Oj, tygrysku, tygrysku. No, jak spotkasz jakiegoś grzybka, to się go zapytasz, jak się nazywa. No, tak. No to pędzę! Pamiętaj! Pamiętaj, żeby zachowywać się bardzo cicho, żeby nie wystraszyć grzybków. No. Dobrze, dobrze, no to dobrze, Misiu, no. Będę bardzo ostrożny. No, tak, tak, no dobrze, no. Dla dzieci, które pozostają w Krakowie w czasie ferii zimowych, przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę programową. To przede wszystkim festiwal teatrów dla dzieci. W każdy dzień podczas ferii zimowych inny teatr z innego miasta zaprezentuje swoje najlepsze przedstawienie, które udało mu się w 2013 roku wyprodukować. Natomiast dzieci będą głosować na najlepsze przedstawienie i teatr, który wygra, otrzyma od nas specjalną nagrodę. Misiu, płyną w twoją stronę! Nie, widzę. Zaraz złowię rybkę. Jest! Złowiłem jedną rybkę, zaraz chyba złowię drugą. Złowiłem dwie małe rybki na obiad. Robaczku, spisałeś się na medal. Możemy wracać do domu prędzej. Prędzej! Dla dzieci pozostających w mieście Ośrodek Kultury Norwida przygotował wiele atrakcji. Proponujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne. Dzieci wychodzą do Nowogródzkiego Centrum Kultury na sztuki teatralne, a także biorą udział w zwiedzaniu Teatru Ludowego, gdzie mogą zobaczyć prawdziwego artystę, mogą z nim porozmawiać, mogą zapytać reżysera, jak się reżyseruje sztukę. Czy wy wiecie, jak się nazywa taka osoba w teatrze, która podpowiada, jeżeli, bo się tak czasami zdarza, aktor zapomni tekstu? Proszę bardzo. Sufler. Świetnie. Jej funkcja to jest, słuchajcie, ispicjent. I ja mówię, że to jest taka pani dyrektor całego spektaklu. Tak wygląda egzemplarz teatralny. Ma tutaj swoje notatki i musi, słuchajcie, zapowiedzieć daną postać, żeby weszła na scenę. Proszę bardzo, tak to wygląda i musi zapowiedzieć ją wcześniej. I nigdy nie mówi, że na przykład Piotrek Pilitowski, proszę na scenę, tylko zawsze mówi postacią, którą aktor w danym momencie gra, dlatego że czasami aktor gra wiele postaci, nie tylko jedno. Jakże się cieszę! Wezwaliśmy was w trybie tak pośpiesznym, głównie rzecz jasna z tęsknotą za wami! To jest wystawa rysunków satyrycznych Wiesława Fuglewicza. Wiesław Fuglewicz to był polski rysownik i karykaturzysta, który współpracował z wieloma różnymi czasopismami
między innymi skrzydlatą Polską od końca lat 50. do swojej śmierci w 82 roku. I w skrzydlatej Polsce bardzo często ukazywały się jego właśnie takie satyryczne rysunki o tematyce lotniczej. On był twórcą bardzo płodnym, namalował bardzo dużo takich obrazków. Te, które widzimy tutaj na tej wystawie, to jest bardzo niewielki wybór tych jego prac o tematyce lotniczej, bo samych tych prac lotniczych my mamy tutaj w zbiorach muzeum ponad 500, z czego to i tak nie są na pewno wszystkie jego rysunki o tej tematyce, jakie powstały. Wiesław Fuglewicz był miłośnikiem lotnictwa, on nie był zawodowo związany z lotnictwem, nie był pilotem. Był rysownikiem, tworzył też, tak powiedziałem, rysunki na różne inne tematy, no, ponieważ interesował się lotnictwem, stąd duża część jego twórczości była poświęcona tej tematyce lotniczej. To były właśnie takie rysunki satyryczne, jak widzimy tutaj. Były to również ilustracje do książek. Był na przykład autorem ilustracji do książki Józefa Bożenckiego pod tytułem Na własnych skrzydłach. A oprócz takich rysunków satyrycznych malował też bardzo ładne i realistyczne sylwetki samolotów i szybowców.